Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w nowej produkcji na kanale o nazwie Tiny Life. Zapewne wiele osób z was grało w Simsy, w tym ja. Nawet dwa razy na kanale było. Jestem raczej zwolennikiem Simsów 1, ale to pewnie dlatego, że od tej właśnie wersji zaczynałem w swoim życiu. No nie oszukujmy się, ja już troszeczkę lat mam na swoim karku i nie będę was okłamywał, że Simsy były moją pierwszą grą w sumie na komputerze. Pamiętam jeszcze z siostrą, moja siostra jest ogólnie starsza ode mnie. Pamiętam, że właśnie te Simsy się za dzieciaka zagrywaliśmy. I tutaj właśnie, kochani, nadchodzi Tiny Life. Tiny Life jest troszeczkę inną wersją Simsów. Oczywiście nie od żadnego Ubisoftu ani nic tych rzeczy. Tylko po prostu jest to gra, zaraz wam w sumie powiem, bo nawet... Ja już widziałem wcześniej, tylko jakoś tak nie było okazji, żeby sobie ją kupić. Ale dzisiaj po prostu stwierdziłem, nie no, czas najwyższy, żeby zrobić z tym porządek. I tak, gra ogólnie kosztuje 54 zł na Steamie. Oczywiście mamy producenta LPG Games, które w sumie nie ma żadnego chyba... Tak, oni nie mają żadnej innej produkcji. To jest ich debiutancka produkcja w tej chwili. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wydawcę, no to tu już jest troszeczkę lepiej. Chociaż widzę, że to też bardziej takie gry niszowe niż coś takiego większego. No w ogóle w sumie żadne takie gry, których nawet... No, gra, którą kojarzę... No nawet nie ma takiej gry w sumie. Nie ma gry, której kojarzę. Więc tak, jest to nowinka. Nowinka w sumie na Steamie, bo jakby nie patrzeć, takich gier naprawdę jest mało, bo seria ogólnie The Sims bardzo zdominowała rynek właśnie gier typu symulator życia. W ogóle zauważcie, że tego jest coraz mniej, no w ogóle tego nie ma. Ten gatunek jest raczej takim właśnie gatunkiem wymarłym, jeżeli chodzi, zdominowanym. I tak naprawdę nikt się tym rynkiem nie interesuje. No i tak, no i właśnie tutaj mamy symulator życia. Dosłownie można powiedzieć, że są to Simsy 1 z obsługą modyfikacji, z tego co widzę. Więc może być to fajna sprawa, że twórcy już z automatu dodają nam, że tak powiem, możliwość modyfikowania tej gry. Simsy teoretycznie też się da modyfikować, aczkolwiek chyba nie jest to wspierane oficjalnie przez twórców. Chociaż nie jestem pewien, nie zabijcie mnie. Mówię, no moja przygoda się skończyła chyba na dwójce. W czwórkę trochę grałem jeszcze, ale to tak testowałem w sumie. Ja naprawdę lubię symulatory, lubię budować, lubię właśnie takie symulatory życia. Nie wiem czemu. Niby jakoś tam... to nie jest, nie oszukujmy się, gra dla mężczyzn. Znaczy, chociaż może generalizuję, też nie powinienem tak mówić. Po prostu zazwyczaj nasza płeć się interesuje raczej zazwyczaj strzelankami i tym podobnymi. No ale naprawdę Simsy jak najbardziej sprawiały mi i nadal sprawiają mi dużo frajdy. Ale dobra, bo ja już tak pierdzielę 4 minuty. Zacznijmy nową grę. Ja jeszcze tej gry nie odpalałem. Tak naprawdę dopiero teraz pierwszy raz ją odpaliłem. Więc jak chcesz nazwać nowy zapis gry? To będzie nazwa folderu z zapisem na dysku. No to spółki Shiro oczywiście standardowo. Wybierz świat, w którym chcesz grać. Każdy świat ma inne domy, inne rodziny, a także wiele pustych parceli. Równiny klonowe, Demoville. Nie tylko dwie. Ale widzę, że da się personalizowane światy znaleźć na workshopie. No i git. Dobra. Żeby tutaj się w to nie bawić, zaczniemy sobie oczywiście od równin klonowych i lecimy. Witaj w Tiny Life. Jeśli jeszcze nie grałoś... No nie grało. Pozwól tym wskazówkom przeprowadzić się przez pierwsze kilka kroków. Jeśli chcesz zobaczyć poprzednie wskazówki lub wskazówki, które ominęłoś, możesz to zrobić w menu w zakładce wskazówki. O Jezu, nie, ja chyba zaraz włączę angielską wersję, naprawdę. To jest obszar wyboru rodzin, w którym możesz wybrać działkę, na której możesz budować lub grać na. Aha.
Kolor obrysu działki wskazuje, jakiego jest rodzaju. Pomarańczowa działka to działka publiczna, taka jak park, którą możesz modyfikować z tego trybu. Żółta działka jest już zamieszkana przez jakąś rodzinę, którą możesz zacząć grać z tego trybu. Biała działka jest działką mieszkalną, na której nikt nie mieszka, ale możesz ją wybrać, by przejść do kreatora postaci. W prawym dolnym rogu zawsze pokazują się przydatne informacje o sterowaniu w grze, szczególnie użyteczne, jeśli grasz używając kontrolera. Dodatkowo w menu opcji możesz dodatkowo skonfigurować sterowanie, na przykład przypisując własne przyciski konkretnym akcjom. Okej, prawe przesuwanie. No i faktycznie, no wygląda to trochę jak Simsy, chociaż takie bardziej... No właśnie, bo ogólnie zauważcie, że w grach, przynajmniej na przełomie 2012-2015, naprawdę dosyć bardzo dominowała grafika pikselowa. Naprawdę, my zajęliśmy straszny regres, jeżeli chodzi o grafikę. I zamiast iść w coraz bardziej realistyczną, my wręcz lubimy gry retro, które są gameplayowo bardzo zaawansowane. Ja nie mówię, że to jest źle, aczkolwiek no właśnie tak jakoś się u nas ten regres zaczyna. Czyli pomarańczowe to są parcele publiczne, żółte zamieszkałe, białe wolne. No dobra. Ja myślę, że zacznę sobie od jakiegoś małego może domku, co? Parcela mieszkalna, 15 na 20, wartość parceli, no 1030, okej. Okay. Nikt tu nie mieszka. Listonosz, śmieciarz. Co to jest? Niektóre typy działek, tak jak każdy ze światów, mają osobną ilość tajnis, które mogą na nich pracować. Pracownicy nie mogą być kontrolowani, ale mogą w inny sposób uczestniczyć w życiach innych tajnis, na przykład przygotowując jedzenie na publicznych działkach, czy dostarczając pocztę. Jeśli chcesz stworzyć niestandardowego, tajnego pracownika, możesz wyeksportować go z kreatora postaci i wybrać na to miejsce. Wow! Ale kurwa, naprawdę. Przepraszam, że przeklinam, ale już mi się nie podoba to, co się tutaj dzieje. Naprawdę. O. Ja naprawdę bardzo jestem tolerancyjny. No serio, jestem bardzo tolerancyjny, jeżeli chodzi o to. Ale, to typowe ale, no to już jest delikatnie przesada. Naprawdę, po prostu, no, że to taki gier, wciskanie, takiego typu rzeczy. Ja wiem, że twórcy z pewnością chcieli się po prostu dostosować do trendów panujących na rynku, ale no mnie to odbija bardzo. To jest kreator postaci. Tutaj możesz tworzyć nowych tajnic albo edytować ubrania i włosy istniejących. Tworząc nowego tajniego, musisz wybrać jego imię, preferencje i cechy osobowości. Już naprawdę mogli dać po prostu takie bezosobowe, nie takie day i tak dalej, tylko po prostu zwracać się jako do gracza. Że graczu, tutaj sobie możesz stworzyć własnego, nie wiem, tajniego i tyle, nie? A tutaj po prostu zaimki wpierdzielają wszędzie. Napisałbym jebać zaimki, ale... Ach, dobra. Czyli tak, mamy imię i nazwisko, tak? Nazwa. Wiek dorosły, maluch, dziecko. Ojej, włączyłem roadmapę. No to też nie powinno tak być. Po co mi to wasza roadmapa wszędzie wciskana? W sumie taka, no, zaspamująca, nie? Dobra, maluch, dziecko i dorosły. Może zapładniać innych. Może zajść w ciążę. Nader, co znaczyło Nader? Żadne z tych? Żaden, tak. Dobrze pamiętałem. O matko wodka. Naprawdę, w tych czasach po prostu mamy przerąbane. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale no mi się to nie podoba osobiście. Dobra, to będzie spółki. Albo nie, dobra. Niech będzie moje imię. Bo nie wiem, czy w ogóle wiecie, jak się nazywam. Właśnie nazywam się Michał, więc w ogóle tak jakoś używając tego mojego imienia w tej chwili poczułem się bardzo dziwnie. Może dlatego, że na YouTubie jeszcze ani razu go nie używałem. I jakby nie patrzeć, no jest to dziwne. Dobra, jest jakoś tam ten głosik. Osobowość, leniwe.
Leniwe tajnic potrzebują mniej snu, ale są jednocześnie mniej zmotywowane do wykonywania obowiązków domowych, chodzą wolniej i gorzej radzą sobie w pracy. Energiczny, kreatywny, sympatyczny, wredny, ambitny, miłośnik natury, smakosz, rodzinny, ekstrawertyk, introwertyk, myśliciel, geek i oszczędny. Możemy sobie wybrać dwa lub więcej. Więc tak, na pewno introwertyk. Tych osób właściwie występują w dwóch formach, pierwszorzędnych i drugorzędnych. Każdy tajni musi mieć określoną ilość pierwszorzędnych typów osobowości, ale może mieć dowolną liczbę drugorzędnych. W trakcie gry możesz odblokować nowe typy osobowości w postaci nagród wypełnienia celów życiowych. Okej, okay, czyli tak. Jesteśmy introwertykami. Jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście jestem geekiem. O nie! Dobra, no technicznie kochający komputery i inne różne rzeczy typu tech. Nigdy się nie z umówieniem o tym. Jeżeli odpierdziela im, jeżeli nie mają przez jakiś czas, że tak powiem, interakcji z komputerem. No to może nie, to ja tego nie chcę. A może? A nie, bo tylko można mieć dwie. A, bo to jest wybierz jedną więcej. Okej, okay, dobra. Ale może coś innego, ambitny. To nie wredny, no to ja jestem wredny jak najbardziej. Chociaż nie, no nie, jestem sympatycznym człowiekiem. Jestem sympatyczny. No i dobra, drugorzędna. Aseksualny. To nie ja. Aromantyczny, to też nie ja. Nienawidzi dzieci, uwielbiam dzieci. To też nie ja. Pesketarianin. Nie niczego, co ma w sobie mięso. To też nie ja. Wegetarianin. To też nie ja. Weganin. To też nie ja. To nic nie chcę tutaj. Muszę coś wziąć? Nie muszę chyba. Ja nie chcę zaimków zesranych. W dupę se wsać zaimki. Chcesz zakończyć edytowanie tej rodziny? Możesz... A nie! Ej, bo tu mam jeszcze więcej. Bo zakładki to dopiero podstawowe rzeczy były. Każda część ubioru jest przeznaczona na konkretne okazje. Jeśli te okazje zostaną wybrane w zakładce informacji o stroju, dany strój zostanie ubrany na nie automatycznie. Dobra, czyli fryzurka. To ja mam w tej chwili krótkie włoski. Może nie aż tak. Ja jestem brunetem. No to tak powiem wam 2 na 10. Tu się kolorki zmieniają, ale tu to tak nie bardzo. A, to jest łysy. Fryzura, nie jestem łysy, okej. Okay. Kapuję. Stylowy kok. Fryzura na grzyba. O, grzybką sobie weźmiemy. Długie z grzybku, po prostu długie. Zwykłe krótkie. No w sumie mam taki krótki undercut. Dobra, mogą być takie, chociaż zazwyczaj sobie biorę białe. No ale dobra, dzisiaj robimy Sima. Jak najbardziej, oczywiście zarościk. Ja jestem osobą z zarostem. Jak najbardziej. Tak ta broda to tak nie wpasowywuje mi się w ten styl. Ja tu będę 2 godziny robił postać. Moi drodzy, wiecie co, zróbmy tutaj sobie cięcie. Chociaż chciałem wam pokazać przynajmniej te opcje. Dobra, no to tak szybko przelecimy, dobra? Ja wam tu opcję pokażę. Jakieś tam trampki, nie trampki, akcesoria. Dupa, jasio, dupa. Oh no. Wszędzie można. Ojejku. No dobra. To na szybko polećmy, co? Flanelowa koszulka. Krótka flanelowa koszulka. Nie no, ja flanele to ja uwielbiam. Długie spodnie cargo, leginsy, nudna spódniczka, jasne. To jest dobry plan. To jest dobry plan. Trampki standardowe. Mogą być, dobra. Tego kasku nie chcę. Okularów też nie chcę. Naszyjniki, szalików też nie chcę. Zimowe rękawiczki, srebrne, brązowe, redko noszę zegarek, ale... To może być. Dobra. Opisów nie używamy. No niech będzie tak. Skończyliśmy.
Skończyliśmy. Tak. A, że muszę więcej tenisów, dobra. Nie, ale nie chcę więcej tenisów sobie dodawać. Mamy tutaj już budowanko chyba. Ta karta to karta potrzeb. Pokazuje ona, czego Tiny w tej chwili potrzebuje. Ignorowanie jego potrzeb może sprawić, że poczuje się źle, a w ekstremalnych przypadkach może umrzeć. No dobra, tylko tak. Wszystko pięknie, ładnie. Energię, głód, towarzystwo, zabawa, higiena, toaleta. Te same perki, które mieliśmy w Simsach. Tryb budowania, historii powiadomień, menu i oczywiście mamy ukryć ściany i tym podobne. No, definitywnie Simsy. Definitywnie Simsy. Co tu możemy zrobić? Parcela mieszkalna, rynek czwarty. Mamy 28 820 B. Ilość B Tiny Bucks. B-Bucksy. Tak? B Tiny Bucks. No będziemy tu po prostu Bucksów nazywać. No dobra, ale jak... Nie chcę tego, nie mogę schować, naprawdę. Naprawdę. Niech będzie, dobra, ściany. Ziemia. To jest narzędzie podłóg. Tiny's będą preferowały solidne typy podłóg, takie jak beton i twarde drewno. Natomiast miękkich typów podłóg, takie jak trawa i ziemia. Kiedy gdzieś idą, podłogi są w zasadzie jedyną rzeczą, której nie można usunąć, a jedynie zastąpić innym typem. Więc narzędzie usuwania nie będzie tu zbyt przydatne. Nie zapomnij sprawdzić informacji w prawym dolnym rogu, żeby dowiedzieć się więcej o wypełnianiu całej podłogi oraz kopiowaniu podłóg. Rozumiem, że będzie to tak samo działać jak w Simsach, czyli Shift, no właśnie. Tak mi się wydawało. To raczej jest standardowe. I mamy tutaj tryb budowania. To jest narzędzie dachów. Aby postawić większe fragmenty dachu, możesz je przeciągnąć i kliknąć. No dobra, to tam będziemy sobie ogarniać. Meble to standardowo, nie chce mi się tego czytać. No i ściany. Ściany, tylko jak tu budować ściany? Usuń, wybierz, przesuń, schowaj do magazynu. Co? Przesuń parcelę? Wybrać narzędzie przesuwania, które pozwala ci dowolnie przemieszczać i obracać elementy tej działki, pozostając na pozycji twojej myszki. What? Tak to się da to robić, okej. No dobra, no ale jaką ścianę postawić? A, w ten sposób. Okej. Okay. Shiftem pamiętam w Simsach się robiło takie bloczki. Tu się tego nie da zrobić. Oh man. Dobra. To wcale nie będzie proste. To wcale nie będzie proste. Da się tutaj obracać? Da się tu obracać. Da się tu obracać. Już nie. Skoro tutaj jest trasa, możemy to robić w ten sposób. 3, 4, 5. Na razie tak standardowo. Czy tu zrobiło nam... Tak, zrobiło nam ściankę, dobra. Na razie taki, wiecie, domek typu kupa. Brunatny beton, ścieżka ziemna, trawiasta, dywan, puzzle. No tu bardzo mało rzeczy jeszcze jest. Parkiet, kratkę. Płytki, drewno. No na pewno musimy tak zrobić łazienkę. No właśnie, ej, bo ja tutaj spartliwem. Nie wiem, jak to zrobić. Da się powtórzyć? Dobra, da się powtórzyć na szczęście. O matko. Dobra, myślę, że tak, zrobimy sobie tutaj kuchnię i pseudo wejście do domu. Tutaj będzie salon i gdzieś tu łazienkę może pierdykniemy. Tak, to tutaj musiałaby być sypialnia, salon. No, mało tutaj mamy, że tak powiem, miejsca. Woda. Da się wody nawet stawiać, ciekawe. Potrzeby co jest tańsze. Po 6. Ja dziwię, chyba to jest najładniejsze. Zbytnio to się nie różni.
No dobra, to myślę, że tylko tak, tutaj miał być salon. Można wodę postawić? Można wodę postawić. Myślę, że potrzebujemy jeszcze... puzzle? What? Nowoczesne cegły do łazienki. A niech mnie kule biją. Wow, co tu się tak zmieniło? Może coś zrobimy na odwrót. Nie, ja, tu zrobimy na odwrót. Tak na wejściu. Trochę lipa. A, bo tu nie ma ścian. Nie ma drzwi ani okien. Dobra. Małe drzwi. Frontowe. Oj, dziwne, dziwne. Mały łuk. Tak się zastanawiam. Dobra, tapet jeszcze nie chcę. Nie chcę tapet. Nie chcę tapet. Może nie byłoby głupim pomysłem zrobić sobie otwartej tej przestrzeni w tej kuchni, kuchniosalonie. Wtedy będzie trzeba dać ten... coś takiego. No dobra, może być. Może być. A to bym tu loft przy okazji zrobił, ale no cóż. Okna. Wąskie brązowe, boże. Za dużo tego. Nie no, żartuję oczywiście. Nie wiem, co się robi. Robi się. Symetryczne okienka. O, może być tak. W ogóle tutaj to planuję zrobić pseudo szatnię z łazienką, nie? Pseudo szatnię z łazienką. Znaczy szatnia, przebieralnia. Nie przebieralnia. Zapomniałem słowa. Zrobimy tutaj sobie drzwi bardziej od tej strony. Mówię, tutaj planuję raczej łazienkę. Ewentualnie może tutaj. Aj, nie wiem. Dobra, na razie na środku. Na razie na środku. Tylko czemu to jest tak ciemno? Gdzie kolor zmieniać? I to wszędzie się tak zmieniać. Ja pierdziele. Majki, jak mogłeś? Wody też się zmieniać? Da się zmieniać. No dobra, trudno, nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Czemu to jest tak ciemno? Przecież są okna. Płaski dach. Metalowy dach. Wow. W ten sposób? Ale to zaraz. Musimy sobie tutaj więcej zrobić jeszcze. Nowoczesny cegły, jak to wygląda? Jak taki... dziwny dom. Farby, małe chmurki, o. Spoko. Mogą być różowe chmurki. Kaktusy je weźmiemy. Nowoczesne cegły. No myślę, że to jest chyba... najlepszy pomysł. Duże płytki to nie. Też nie. A tym bardziej nie. Nie no, nowoczesne cegły. Tylko teraz mam zagwockę. Teraz mam zagwockę, bo mógłbym to zrobić właśnie w szarym kolorze, ale to by się będą wtedy się okna zlewać. Ten ciemny jest chyba najlepszy. Nie chciałem tego. Chciałem to. Dobra. No i trzeba zmienić te drzwi. Wow, wow, wow. Halo, halo. Te drzwi zmienić, bo mi się nie podobają. One mogły być szare. Kwadratowe gąty. Jakie drogie. Uś ty w tyłek węża. Jakie... co tutaj się stało się?
O shit. Nie do tego robić w ten sposób? Czy tu mi dach uciekł? Nie. Tu dach ucieka. No i dobrze. Robimy płaski dach na razie. Trudno. Ale czemu tu nie ma światła? Czemu tu jest tak ciemno? Why? Przecież powinno to być już jasno, skoro mamy okna. Nie rozumiem. Są nam 10 tysięcy, to niedużo. To niedużo. Salon, kuchnia, łazienka. Wszystko pięknie, ładnie, tylko jednak i tak. I tak nam tutaj, że tak powiem, brakuje światła. Dobra, ten nasz loft tutaj. Zastanawiam się, jak to zrobić. Dobra, niech będzie tak. Klapka nocna. Standardzik. Kuchnia. Nowoczesny blat. Nowoczesna lodówka. Wszystko nowoczesne. Dałoby się to jednak odkręcić, prawda? To w inny sposób. Kucheneczka idzie tu. Zlew pójdzie zaraz na blacie. Uff, połączyło się. Czemu tutaj się nie chce iść? Halo, co tu się dzieje? A, bo to jest inny zlew, dobra. Mały koszt na śmieci tu gdzieś w rogu. Piekarnik dla dzieci prawdziwie bezpieczny. To jest inny bar, to nas nie interere, nie kici kici. Do kawy, to nie chcę. Miksologia też nie ze solu herbaty. No huk mi to. Toilet. Najpierw toilet. Chciałem, żeby to zrobić gdzieś tu. Ciekawe, że ma wejście, jakby nie patrzeć. Jest wanna? To jest wanna? Nie. No nie mówcie, że tu nie ma wanny. Tu nie ma wanny. Tu nie ma wanny. Jaja, po prostu jaja. Nie wiem, jak to ugryźć. No, inaczej to zrobię. Da się tu przenieść? Nie to. Za 500, a ile my daliśmy za to? 500, dobra. Czyli żadna strata. Nadal twierdzę, że chcę tutaj zrobić jednak nawet coś takiego, nie? To jakąś szafę wrzucimy. No mówię, to na pewno nie jest, to nie jest łazienka moich marzeń, w ogóle to nie jest dom moich marzeń. Tak się zastanawiam, by nie zrobić tu drzwi. Wynocha mi stąd. Wynocha mi stąd talon. Musi być szafka. Oh no. Najlepiej to w ogóle byłoby tą ścianę pierdyknąć jeszcze dalej. Tę ścianę, drzwi. Nie ścianę, drzwi.
Tak najlepiej by było, nie? Tak najlepiej by było, tylko pytanie, co my dalej tu zrobimy? Dobra. Myśl, Shiro, myśl. Ten telewizor, stolik kawowy. To nie jest stolik kawowy, tylko to jest szafka pod telewizor. Prawda, prawda. Elegancka sofa, dobra, łazienkę mamy, lodówkę mamy. Jako tako bym powiedział, no bo to mi się nadal nie podoba. Ale coś tam jest. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby tak zrobić. Albo w ogóle tą ścianę wypieprzyć. To mi to przeszkadza, że to sobie będzie, nie wiem, stało na przykład troszeczkę dalej. Ja sobie muszę zmienić tą klawiszologię definitywnie, kochani. Bo kliknąłem delay i wyłączyłem sobie nagrywanie. I tak sobie tutaj buduję i buduję. Już nawet światła zbudowałem, jak widzicie. Dodałem sobie jakiś plakacik. I dupa. I dupa. Dodatkowo ja tutaj... To! Znów delay zaraz kliknę i znów będzie płacz. Proszę mi się usunąć. Nie kliknąłem delay, nie kliknąłem delay, to dobra. No sterowanie to jest tragiczne. Teamsów na pewno mi to nie zastąpi. To od razu wam powiem. No ale ciekawe nawiązanie do tego wszystkiego. Ciekawe nawiązanie. Nowoczesny blat. Dobra, niech on tutaj będzie. No, naprawdę. Naprawdę. No i mam ochotę kliknąć delay i nie mogę. A delay tak nie działa w sumie. Delay tak nie działa, więc światełka mam porobione. Tu jakiś plakacik typu bądź chill też jest. Światełka też są. Może jednak zrobilibyśmy sobie... Zrobilibyśmy sobie to właśnie... Baba farby. No, o to mi chodziło. Jezu, ale naprawdę chyba sobie dzisiaj ściągnę Simsy. Chciałem Simsy powiedzieć. Nie, Simsy, jak najbardziej chyba Simsy dzisiaj będą do pobrania ze mnie. Tutaj gipsy. I znów zapomniałem, że tu można sobie przecież zmieniać kolorki. Tym lżejsze, mam lżejsze. Nie podoba mi się to. Ani jedno, ani drugie, ani trzecie, ani czwarte. Do dupy to jest. Płytki, tak? Tak. No nie no, to będzie domek na odpierdol. No ale mówię, tutaj nie ma nawet za bardzo cokolwiek do zrobienia. Bez modów na razie naprawdę jest słabo. Dobra, jak będzie to. I zobaczmy sobie, co ten nasz sim tajni zrobi. Gdzie to się wyłącza? Tryb budowania. Wow. No dobra, jest coś, czego Simsy nie mają. Podgląd sąsiedztwa. Podgląd sąsiedztwa. Tutaj wszystkich mogę podglądać? Tak, ej, dobra. Faktycznie ten świat żyje. Dobra, panie tajni, interakcje to główny sposób, by robić rzeczy w tajni live. Dane interakcje będą zawsze wykonane przez tajniego, które teraz jest wybrane. Panel w dolnym lewym rogu pokazuje, które tajni są w aktywnej rodzinie i może on być zostać, by przełączać się między twoimi... Co? What? Dobra, podaj jedzenie. Oh God. Powiem wam tak. Powiem wam szczerze. Zawołaj. Olał cię. Zasobne interakcje nie mieszczą się na menu. W jego centrum pojawiają się przyciski, których można użyć do prostego przełączenia się między nimi. Okej. Okay. Nie i tylko strzałki. What?
naprawdę... Oj, kochani, ja to naprawdę dzisiaj nie mam szczęścia. Totalnie nie mam szczęścia. Co chwilę muszę niestety robić przerwę. Dobra, rozmawiamy o sąsiedztwie. Każdy tajny może czuwać szeroką gamę emocji dzięki interakcjom z innymi i cechom osobowości. Super! Emocja, którą w danym momencie czuje tajny, jest zależna od modyfikatorów emocji, które najsilniej wpływają na jego zachowanie. A w danym momencie sprawdź kartę emocji na dole ekranu, żeby zobaczyć emocje swojego tajniego. Gdzie to jest? Niepokój. Dobra, nara. Idź, podaj, kupisz jedzenie. Ciastko z czekoladą. Bezpieczne dla wegan, bardzo miło. A mogę kogoś na przykład zaprosić gdzieś? Nie mogę. Nie mogę, dobra. Michał zdobył właśnie umiejętności pieczenia, świetnie. Będzie pożar? Nie będzie pożaru? Tajnie czuję się trochę niespokojnie, przez co czerpię mi przyjemności z wykonywania czynności i radzi sobie z nimi gorzej niż zazwyczaj. Dobra, podnieś, umyj naczynie, wyrzuć weź porty ciastka z czekoladą. O, i na werku można rzeć, no to prawdziwy Shira. Prawdziwy Shira. Aś ty jesz? Aś ty jesz? Zakłopotanie. Coś nie pasuje temu tajniemu, to nie jest komfortowa sytuacja i chcę, żeby jak najszybciej się skończyła. Ale jaka? Nie wiem jaka. Co mu się stało? Nie wiem, siku zrobiłeś? Nie. Oglądaj komedię. Można łóżku? No świetnie, świetnie oglądasz. Świetnie oglądasz. Co tam było, pójść pobiegać? Już zbyt wielki dyskomfort, żeby to zrobić, ale co tobie się stało? To pokazuje tylko informacje o wybranym tajnym, taki jakiego cech osobowości, świetnie. Zakładka pokazuje informacje o celu życiowym danego tajniego. Cele życiowe prowadzą gracza przez dane części gry. Jednocześnie umożliwiając, by tajni zdobył specjalną nagrodę o swojej osobowości, gdy wypełniają swój cel życiowy. Wybierz cel życiowy, Boże. Rodzimy rycerz, masterchef, naukowiec komputerowy, Shiro, zacznij dzisiaj normalnie gadać. Przyjaciel wszystkich. Jezu, milioner, perfekcyjny pejzażysta, zdolny stolarz, maniak siłowni. No to... Ten tajny nie może dowiedzieć się od twojego komputera. Nieważne, czy akurat gra, czy programuje, lubi spędzać większość czasu na swoim fotelu. To co z hitem tylko ja. Bezrobotny. Zakładka pracy, dobra, rozumiem, że może tutaj zarabiać. Karta relacji, umiejętności, charyzma, sprzątanie, pieczenie. Zjedzono obrzydliwy posiłek. Stworzono przedmiot złej jakości. Okej, okay, kapuję. Nie swoje. No to wyłącz to przynajmniej. Da się, nie da się. Mamy coś tu... Nie. Zakup pytanie. Pójdź pobiegać. Sprawność fizyczna. Ale biegnie. Ale biegnie. Da się sąsiadu coś podpierdzielić? Nie da się. Odwiedź działka. Ojejej. Porozmawiaj o naturze. Majsterku jest nawet. Ej, dobra, tutaj widzę, że są spore... Spore działki. Social praca. Szukaj ofert pracy. Wow, dobra jest. Lekarz, tragacz cewników, nauczyciel, przynosiciel kredy, naukowiec, czyściel zlewek, pracownik sklepu, pakować toreb. Programista, restarter komputerów. Przedsiębiorca, strugacz ołówków, strażak na ciele gaśnicy. Programista, no. Tak przed nieznajomymi, wow. Ty znalazłeś pracę, czy teraz grasz? To jest pytanie za 1 000 000 złotych. Znając mnie, to gra. Co ty tu masz? A, książkę czyta.
Michał podjęło pracę jako... Wiecie, co ja zrobię po nagrywkach? To będzie jedyny odcinek, naprawdę. Naprawdę to będzie jedyny odcinek z tej gry. I to nawet nie chodzi o to, że ta gra jest słaba. Naprawdę. Chodzi o to, że ta gra po prostu pierdziela głupoty totalne. O Jezu, no i po co te zaimki? Po co te zaimki? Umiejętności jakieś tam skakują, z tego co widzę. Sąsiadów sobie programujemy. Kurde, tak muszę zacząć robić. Muszę tak zacząć robić. Zobaczcie w ogóle, że tutaj tak samo są te domki tak porobione tym dachem, tak 2 na 10, nie? Tak 2 na 10. Słuchaj, rozmawiają na turze. Może ty już tak się nie trenuj. Serio, pogadaj z nimi. Ciekawe, że można u sąsiadów jedzenie gotować. Maluj. Tansuj, co to jest? Możemy spać nawet, wow. Obudź się. Rozmawiaj o uczuciach. Tak, Harry nie ma spania. Da się trochę delikatnie... Da się to wyspieszyć. No maluj coś ładnego, no ale ty akurat ten pędzel to dziwnie trzymasz. Dziwnie ten pędzel trzymasz. O, ale akurat powiem wam szczerze, że to jest rysunek na miarę moich umiejętności. Mordeczko za mocny, no w sensie za dobry. Ale tak to naprawdę jest spoko. Jakieś proste kreski. Jest git. Może być. Gazeta w ogóle jest. To już malowanie poziom... Co? Jak to leci szybko. Sprzedaj. Gdzie on to idzie sprzedać? Wysłał to. Ciekawe. Jak tam twoje uczucia? Toaleta. Użyj toalety. O której ty masz pracę? Dzisiaj mamy niedzielę. Niedzielę ty nie pracujesz. No tak, bo u nich jest pierwszy dzień tygodnia, to niedziela. Czyli wychodziłoby na to, że dopiero... Nie no, jutro idziesz do pracy o 9. Zostało 13 minut do ćwiczenia. Ej, to musisz tu iść. Dawaj. 13 minut musisz programować. Social... Zabij dziecko, co? Już zbyt wielki dyskomfort. Co ci tam się dzieje? Zciągnięty mięsień, naprawdę? Usiądź. Nie możesz? Idź spać. No bez jaj, proszę. Nie możesz. Idź spać. Śpię u obcych ludzi. Ciekawe, że u nich się tak robi, no ale cóż. Co tobie się dzieje? Tak przed nieznajomymi. Zobaczono mnie w nieodpowiedniej sytuacji. Jakiej? Musimy mu komputer kupić. W sąsiadach chodzimy i tak w sumie nie jest za dobrze. Biuro. Salon, sypialnia, biuro jest. Eleganckie biurko. Już miał tak... Tu? Dobra, nie będzie tu. Krzesło. Tylko w jednym komputerze. No dobra, szalejemy. 500, matko bosko. Stół stolarski.
Ej, tu jest więcej rzeczy, dobra. Tu jest więcej rzeczy. Oświetlenie, dekoracje. Na dziecko nas nie stać w tej chwili. Jesteśmy odpowiedzialnym rodzicem. No dobra, tylko tak. Biuro. Nie widzę krzesła do biura. Krzesło do jadalni, ale nie ma krzesła do biura. Lipa. Masz wygodne krzesło. Ops. Dobra. Start. Wychodzimy stamtąd. Jak tam praca? Dobra. Idź spać, bo tak, ty masz energię słabiutką. A musisz się wyspać na pierwszy dzień pracy. I gazeta w końcu jest. Co? Massimo przychodzi z wizytą o tej godzinie? No porąbało cię, Massimo? Zrób jedzenie. Tosty z serem. Będzie pożar zaraz, definitywnie. No Massimo, czy cię posrało? To jest Massimo? Tak, to jest Massimo. Pierdzie, ale jestem introwertykiem. A nie da się posprzątać? No weź to umyj naczynie, no. No chłopie. Nie majsterkuj, nie majsterkuj. Użyj toalety. Weź prysznic i pograj sobie trochę. Nie, nie, nie. Oświal. Dobra, może za chwilę będzie mógł. Oświal, porozmawiaj z kimś. Jaki ty masz dyskomfort? Kiedy wstrętnych naczyń. O matko. Granie. W grę. Od razu zabawa leci więcej. Powinno być. Massimo, ty jeszcze tu stałeś? Czy ty jesteś Massimo? Day them. Takim ludziom nie otwieramy. Dobra, zabawa mu zaskoczy. Spójrz. Dekoracyjna sterta kłód. Pniak. Pniak z siekierą. Drewno z żarówką. Wow. No widzę, że da się te rzeczy robić samemu. I tak do 9. Niech on idzie do pracy. Niech on idzie do pracy. Już pograłeś, pograłeś. Zjedz sobie jeszcze coś na szybko. Zdobanie na poziom pierwszy. No ale weź to umyj. Pchnięto w ten, znaczy naprawdę już mogliby sobie darować. Mogliby sobie darować, dobra. Nie wiem, co tu się dzieje w tej grze? Do pracy, idź do pracy. Pojechał. Członek twojej rodziny właśnie rozpoczął aktywność poza miastem, kiedy tajniego nie ma w mieście i jest niewidoczny. Czekając na niego możesz pograć się kimś innym lub przyspieszyć czas używając ustawienia szybki forward. Bardzo szybkiego czasu, okej. Okay. Plusik. Do 17. To jest do 17. To jest fajna parcelka, duża. Bo ta parterka jest no za mała, znacznie za mała, bo nic się nie da. Kim mam to przywitać? Takie pytanie. Ona jej, aha, no to przynajmniej
przynajmniej ona jej. Shiro skończył pracę na ten dzień, zarobił 126 baksów. Wow. Wracę na piechotę. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Złość mamy, irytująca rozmowa. Teraz idź do pracy. Dobra, moi drodzy, no ja kończę na tym. Odcinek z Tiny Life. I powiem wam osobiście, że no ja osobiście tą grę zwrócę. I to zaraz ją zwrócę. Mam nadzieję, że się dwóch godzin nie przewertowałem. No jak wam się naprawdę to podoba, no to piszcie w komentarzach, żeby było więcej, to wtedy ją jeszcze raz kupię, ale no na razie nie. Ja ją zwracam, bo jak te 56 zł na taką grę, to jest za dużo. No zobaczę jeszcze te modyfikacje. Może te modyfikacje uratują tą grę, może tak naprawdę właśnie te modyfikacje to jest core tej gry, ale widzę, że w modach... No nie ma tak za dużo. To na razie jakieś tam modyfikacje wyglądowe i tak dalej, nic wielkiego. No i co? To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu grał do Shira. Widzimy się w innych produkcjach. Trzymajcie się. Hej, hej.